Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 7 sierpień 2024 rok. Tu między domami mam Kępkę na Włoci. I tak obserwuję, jak pszczoły na niej pracują. No, daje zapach. Na Włoć daje zapach. Nie bardzo obfity, ale daje. To musi być i nektarowanie. Co prawda na tej nawłoci siadają pszczółki różnego rodzaju, osy i muchy. Ale te pszczoły na tej nawłoci chodzą tak bez przekonania, bez ikry. Ciężko powiedzieć. Czy co ciągną, czy nic. I tu taka róża. Też te kielichy. Pszczółki oblatują. Ale niezbyt wielkie zainteresowanie jest tym wszystkim i podejrzewuję, że na Włoć nie leje w sposób zadowalający. Och, dynia. Będą kluski z dynią. Mam mleko od swoich parzystokopytnych. Będzie używanie, jak dynia dorośnie. To moje ziemniaki, to odmiany takie średnie, już zgasły. Teraz ta żółtnica je przysiadła. Co większą trawę, chwasty zżyna nam parzystokopytne. I teraz ciągnę do pasieki tymi moimi zaroślami. Patrzymy, co na ulach. Na razie w głąb uli nie zaglądam. Muszę się tylko oszczędzać. Po konfrontacji mojej głowy z betonem tomografia mi wyszła dobrze, no ale samo poczucie okropne. Zbiory bliskie, pszczółki przychodzą takie w miarę letkie, ale te zbiory intensywne, tu jakbym przed ulem czuł jakieś zapachy. No i też podczas tego obchodu szczególną uwagę zwrócę na przestrzeń przedulową. Tu przed ulami się nie czołgają pszczoły, bo gdy się czołgają, to znaczy, że jest choroba wirusowa i waroza opanowała rodzinę. Tu jest najmniejszy odkładzik. No zobaczymy, jak on się rozwinie. Nie zamierzam go zasilać, ponieważ boję się roznoszenia, przenoszenia warozy. No widzę, że pszczółki są łagodne dzisiaj. Nie skakają mi do oczu. W miarę to są ładne, robocze loty. No i teraz podczas tego wymuszonych ferii muszę ładować akumulatory, żeby siana pozbierać, miody wyczepać, ziemniaki wyzbierać. No niestety zrobiłem sobie, życie mi zrobiło taką niespodziewaną przerwę w codziennej egzystencji. Tul numer 16, z którego nie wziąłem spadzi. No dziwne. No teraz raczej one wskazują, że mają nasył roboczy.
No najsłabsza rodzina z wiosny, jedna z najsłabszych, bo było kilka bardzo słabych. Tylko że tu matka chyba 9-letnia, to nie było wierzenia, żeby taka starucha była. Padła ze starości chyba. No i ładnie się rodzinka odrodziła. Dziewiętnastka ładnie śmiga. I tu ta moja dwunastka, gdzie musiałem poszerzyć ramki chyba do 9-3 cm przestrzeń międzyramkową. Matka słabo czerwiwa. No i tu raczej w tym ulu widać, że to są zawzięte produkcyjne loty. Przychodzą pszczółki z pyłkiem. No pięknie latają. No zobaczymy. U nas raczej nie są tereny, w których gleba sprzyja dobremu nektarowaniu nawłoci. Jest, bo jest, ale bardzo małe ilości wybieramy. Ona pięknie zamiata. Wymiata ta rodzina pszczela. Tu jedna nawet idzie potem po mostku przedwylotowym. To znaczy, że przychodzą ciężkie. No i tu też rodzina numer 1, z której brałem pszczoły do odkładu. Potem problem z matkami był. W końcu została matka bez skrzydełka. Także ten ul po zrobieniu odkładu i zabraniu matki przypadkowym, bo to miał być odkład bez matki, no został po prostu wykluczony z mi odebrania. No może tam dał coś spadzi ze 3, ze 4 litry, ale to była dobra rodzina. No i to jest U13. To jest matka bardzo pracowita. Siostra podkarpackiego bakwasta, lepsza od tego bakwasta była, oryginalnego ta siostra. Ale pszczoły są szare, nie brązowawe. No i ładnie latają. No i tu pierwszy odkład w dziejach pszczelarstwa, najwcześniejszych z ubiegłego roku. Matka była w izolatorze jednoramkowym i się okazało, że w izolatorze wyniósłem z rodziny dwie warozy. A mimo to rodzina się nie rozwija. Nie rozwijała. I teraz tak się zastanawiam, a może ta krótka komórka matkę ograniczała w czerwieniu. Zobaczę, jak w ogóle po tej mojej interwencji z izolacją ta rodzina się rozwija. Ile czerwiu, jak nie, no to niestety trzeba będzie znów tą rodzinę puścić na szersze uliczki, niestety. Miałem plany z pudrowaniem i wypudrowałem łebem o płytę i po pudrowaniu pszczół. Tak, człowiek planuje, a Bóg decyduje, jak to ma być wszystko. Proszę Państwa, tu mój dereń. No, 4 sztuki derenia. Znaczy, że jest samopylny, czy jak to nazwać. Bo bez braciszka zawiązał owoce. I tu szósteczka. Gdy była na jednej kontygnacji, masę miodu przyniosła. Nie wiem, jak teraz sobie radzi na dwóch kontygnacjach. No i tutaj dziewiątka słabo lata. To jest mocna rodzina i bardzo, bardzo miodna. Czym to jest spowodowane? No teraz przy nawłoci napasowałby co parę dni tam z pół szklankę silnej rodzinie cukru pudru wysypać na kratę ogrodową u góry.
żeby troszkę tą warozę okaleczać, którą pszczoły znoszą do ula. To jest ul numer 3, odkład z ula numer 1. To jest dość mocna rodzina i jak na jej moc, to ona słabo lata. A tu jest ul numer 2. Tu pracuje młoda matka, przechowana z ula 13. To jest słaba rodzina, naprawdę, najsłabsza, chyba słabsza od tych odkładów moich i tej najsłabszej rodziny, ale ona dość fajnie chodzi. Widać, że ta rodzina jest zainteresowana pracą, a nie siedzeniem w gnieździe. Na pewno tam gniazdo jest bez pszczół. Wypszczolone całkowicie. No tu jest ul numer 18. To jest córka, siostra z ula C, z tej najsłabszej rodziny, którą pokazywałem na początku nagrania. Bardzo miodna. No i tu mam ul D, gdzie oryginalna matka. Dość jak na moją pasiekę, w mojej pasiece jako najsilniejsze wyszły. Zimy, ale co się okazało? Cukier co miały, to zjadły i na tym koniec. Dopiero gdy wyszła nowa matka z matecznika. Matka była poddana szczerwiu z ula 21. Od razu te pszczoły jakby się obudziły i zaczęły gromadzić miód. Także nie miała dużo czasu, ale parę ramek spadzi mi zgromadziła. No i tak to, proszę Państwa, wygląda 7 sierpnia 2024 roku w mojej pasiece. To jest ul 10. Też niezbyt fajnie się ona mi rozwija, dochodzi do siły. No ale może ją dręczy jakiś bakcyl. No, teraz sobie planowałem czas zająć się pszczołami, ale moje plany się zmieniły. Teraz się zajmuję moimi ranami na głowie. No i proszę Państwa, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.